Witajcie detailingowi dziadzia. Dzisiaj ze mną Gustaw i ich miętowa pianka. Od czego zacznę? Od zapachu. Bardzo fajny zapach. Naprawdę bardzo fajny miętowy zapach. I do tego uzupełnia to fajny kolor piany na aucie. Co zresztą za chwilę zobaczysz sobie. Naprawdę kolor ma fantastyczny, fantastycznie pachnie. Pianka jest neutralna, więc tutaj nie liczmy na jakieś konkretne domywanie. Piana zarzucona w lutym. No dokładnie, w lutym. Także osad zimowy nie ma szans, żeby zebrała. Zresztą neutralna piana, jak każda piana, w większości jest do zmiękczenia brudu. Fakt, że są tak zwane killery, które zbierają naprawdę dużo brudu, ale wiadomo, piana nie służy do mycia. Więc jeżeli chodzi o tę pianę, jest naprawdę, mnie się osobiście podoba. Zapach, kolorek, gęstość przy 1 do 9, fantastyczna taka, powiedzmy, można powiedzieć, że idealna. Latem naprawdę daje super przyjemność z mycia, czyli z prełoszu. Naprawdę bardzo ciekawa pianka. Jak ona wyglądała na autku, jak się zachowywała? Zapraszam Cię do dalszej części filmiku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!